Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym porozmawiam o temacie, który może być bliski niektórym osobom, a dotyczy stresu, ataków paniki i jak sobie z nimi radzić. Nie będziemy mówić o ziołach, chociaż istnieją zioła, które mogą Wam pomóc w ograniczeniu tego typu epizodów, ale porozmawiamy dzisiaj o oddychaniu i o tym, w jaki sposób oddychając tylko i wyłącznie możemy zmniejszyć stres, napięcie i bardzo prawdopodobne, że ataki paniki. Wiadomo, to jest wszystko bardzo indywidualne i nie można dopatrywać się, że u każdego to zadziała, ale gdy występują ataki paniki, bardzo często dochodzi do hiperwentylacji, która jeszcze bardziej pogarsza cały ten proces ataku. Więc porozmawiamy dzisiaj o tak zwanym oddychaniu kwadratowym. Zaraz zobaczycie animację, która pokaże Wam, w jaki sposób powinno się wtedy oddychać. Proces jest bardzo prosty, oczywiście oddychamy i wydychamy, ale coś robimy jeszcze pomiędzy. A mianowicie cały proces, każdy etap trwa 4 sekundy. Wygląda to tak. Wciągamy powietrze przez 4 sekundy. Trzymamy powietrze w płucach przez 4 sekundy. Wydychamy powietrze przez 4 sekundy i trzymamy puste płuca przez 4 sekundy. Później nabieramy powietrze przez 4 sekundy i taki cykl powtarzamy przez minutę. Po minucie powinniśmy się trochę uspokoić i nasze, powiedzmy, wewnętrzne niepokoje powinny być już zniwelowane. Może nie do zera, wiadomo, różnie ludzie reagują na sytuacje stresowe, ale spróbujcie. Bardzo możliwe, że tego typu oddychanie pozwoli Wam przeczekać trudną chwilę związaną z atakiem paniki czy z bardzo silnym stresem. Więc robimy to w taki sposób. Wciągamy powietrze przez 4 sekundy. Trzymamy powietrze w płucach przez 4 sekundy. Wypuszczamy powietrze przez 4 sekundy. Trzymamy wypuszczone powietrze przez 4 sekundy, czyli mamy płuca puste. I wciągamy powietrze przez 4 sekundy. I przez minutę tak powtarzamy. Spróbujcie takie ćwiczenia. Niekoniecznie czekajcie na epizody, które będą zmusiały Was do tego, bo tego typu ćwiczenie oddechowe może Wam pomóc również po trudnym dniu w pracy. Więc kwadratowe oddychanie, spróbujcie. Jeśli czujecie się źle podczas takiego oddychania, oczywiście nie róbcie takiego ćwiczenia, ale w większości przypadków nie powinno to sprawić jakichś dodatkowych problemów. Więc serdecznie Was pozdrawiam, spróbujcie oddychania kwadratowego, a ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia za tydzień. Thank you.